Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Mission24, a jest to już drugi odcinek z gry Cywilizacja 6. Ja już sobie tutaj przypominam, że mamy założone dwa miasta, jedno przy tym cudzie świata i za niedługo się rozrośnie, bo za dwie tury, i drugie naszą stolicę, która fajnie się tutaj rozrasta, mamy konież w jej posiadanie, także wydaje mi się, że następną budowlą bądź rzeczą, którą tutaj zrobimy, będzie właśnie budowniczy, który zrobi nam kamień, zrobi nam konie, ponieważ wydaje mi się, że przyda nam się to bardzo. A tymi wojownikami, z tego co pamiętam, idziemy do tego obozu tutaj, bo jeśli dobrze, wydaje mi się, to jest obóz albo wioska, także fajnie byłoby tam przejść. Tutaj mamy też zasoby miedzi. Właściwie ludzie są leniwi i nie warci zachodu. Cywilizacja, która niczego nie produkuje, szybko zostanie zapomniana. Do widzenia. To jest Presława, także to nie są bandyci na szczęście, ale to są barbarzyńcy. No właśnie. I tutaj mamy ich obóz. I to są włócznicy. Oni są niestety mocniejsi. Co może być takim problemem? Tam są dziadowcy. Tutaj inspiracja. Coraz więcej mieszkańców tych ziem marzy o stworzeniu imperium. No i świetnie. Ja bym się tym innym tutaj ufortyfikował, żeby w przypadku ich ataku, żebyśmy po prostu byli na to przygotowani. O właśnie, tutaj nam się rozrosło miasto. A i oni już pracują tutaj. Jakbym wziął tutaj, to może byłoby troszkę mniej turcza potrzebne, żeby... Bo teraz jest 10 tur, a jak dam mieszkańca tutaj, czyli nie produkujemy kultury, ale więcej jedzenia. O, atakują nas właśnie. O tym mówiłem. To będzie 6 tur, o właśnie, o to chodzi. Dobrze, dostaliśmy kolejną doktrynę, czyli otrzymanie jednostek zmniejszone o jedną sztukę złota na turę i do produkcji cudów z epoki starożytności klasycznej. Na razie nie ma takiej potrzeby. Wybierzmy produkcję, to może byśmy tutaj teraz wybudowali wojowników kolejnych, którzy pomogą nam pokonać, tak mi się wydaje. Pomogą nam pokonać tutaj barbarzyńców. I kolejne idee, to może tym razem wczesne imperium. Czy mistycyzm? Dajmy mistycyzm, bo jest krótszy, a potem niech się robi wczesne imperium. Wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł. A tutaj są nasi zwiadowcy, którzy podejdą tutaj, ufortyfikują się i mam nadzieję, że ci zwiadowcy ich zaatakują. Tu są kolejne trufle. Hiszpania niestety ma tutaj dużo trufli, jeśli dobrze pamiętam. A oni postawili chyba Barcelonę na truflach, to ich nie będą mieli, to tak troszkę słabiutko zrobili. To są wojownicy i niestety łucznicy strzelają w naszych wojowników. A ci barbarzyńcy ich atakują i zginęli. Nie zginęli jednak, ale blisko. I tutaj kurczę, barbarzyńcy nam wchodzą na ziemię, będą nam kurczę plądrować, a ja... Okej. Ja nie wiem, czy nie będzie trzeba dostępnie za awans, a mam nadzieję, że przeżyją. Tak, przeżyją. Okej, to dobrze. Okej, wiem też, o co chodzi. Tutaj dajmy siły bojowe podczas obrony przed atakami dystansowymi, czy... Dajmy większą siłę, oni się teraz uleczą, ja bym nimi tak obszedł to... A tutaj ja bym dokonał zakupu za złoto i nie wiem, czy będzie trzeba kupić wojowników tutaj. Jednych, którzy się zajmą tymi barbarzyńcami, żeby oni nam po prostu jak najmniej zniszczyli. A nimi...
koło. Dobrze, i teraz wy zaatakujcie tych barbarzyńców, co będą mieli coraz mniej HP. A wy się wycofajcie i uleczcie się. Mamy kolejne badania do wyboru. Łucznictwo. Tak, łucznictwo będzie bardzo potrzebne, żeby dać po prostu łuczników w Kairze i w Bagdadzie. To będzie dość potrzebne. I Bagdad za 3 tury będzie miał już 3 osadników. Wy ciągle atakujcie. O, łucznicy się przenieśli tutaj. To wy możecie się uzdrowić i zaraz spróbować dostać się do obozu, żeby go zgładzić. No, niestety twój poziom produkcji jest zbyt niski. Tam są zwiadowcy. A ci łucznicy strzelają do zwiadowców, tylko nie wiem kogo. To jest... nie wiem. Mamy Zarusza. O, to może się przydać. Na przykład do Priesławy wysłać emisariusza właśnie. I 3 to będzie do produkcji w każdej dzielnicy wojskowej przy produkcji jednostek. O, może być zawsze coś, tak? A 3 by były. A jakbyśmy dali do w Jerozolimie, co byśmy mieli? Do wiary w stolicy. O, to ja bym do... ja bym do Jerozolimy jednego wysłał. I teraz on ma więcej wiary. I nie wiem, jak to w sumie rozwijać ten pantan, no ale niech się zbiera, wiara, niech się zbiera. A teraz mamy naszych wojowników. A czemu tak naokoło możemy? Nie wiem. Tutaj może byśmy wybudowali spichlerz albo młyn wodny, który da nam też produkcję. Młyn wodny będzie, mi się wydaje, odpowiedni. Wy pójdźcie tu, a wy się ufortyfikujcie do zdrowia. Okej. Niestety ci łucznicy nas strzelają. Oni atakują przez rzekę, to był głupi pomysł. Dobrze, a więc tak, tymi wojownikami podejdziemy do tych łuczników. I oni będą właśnie strzelać, niestety. Kurczę, oni zaraz zginą. Zamieńmy ich może. Ci łucznicy znowu strzelą. Ale naszych dalej dużo zostało, także atakujemy ich. Jest dostępny awans. Wy się leczcie i zaraz już będą uzdrowieni. Maxa, także bardzo dobrze. I następna pora. A co tam w Bagdadzie? A tu się... A nie, to Prysława. No to świetnie. Kurczę, no ale tych mogę awansować. A tutaj dajmy żółwie, żeby oni mieli lepszą obronę w takim razie. I badania. Irygację dajmy. Jednostki bez rozkazu. Właśnie wy idziecie na ten obóz. Zajść ich od tyłu, żeby go zniszczyć. Dobrze. I teraz tutaj fortyfikujecie się, a wy atakujecie łuczników. I teraz wy przechodzicie tutaj. A nie możecie. To dalej się leczcie. Najwyżej stracimy tych, no to już trudno. A oni w tych strzelają. Ale bardzo mało im zrobili. Zmieńmy doktryn. Co? Zmniejszenie kosztu zakupu pola i do produkcji osadników większy. Dobrze. Tylko nie wiem, czy ja mam gdzieś tam. W sumie dobrze, dajmy to. Na razie, potem to zmienimy troszkę, to będzie kosztować nas, ale ta zmiana doktryny późniejsza, bez...
Chyba, że tradycję wojskową 6 tur, 6 tur to się będzie to budować, to może gry i rekreacje dajmy. Bo tu jest taki system, że jak wybadamy jakąś ideę, to możemy za darmo zmienić tą doktrynę. A tak to trzeba wydawać na to trochę złota. I można po prostu zrobić na chwilę, żeby zrobić tego jednego osadnika. Jego sobie może gdzieś tutaj po to mieć dać, na przykład w tych lasach umiejscowić. Wydaje mi się, że będzie dom owce, to wino też się rozrośnie na wino. Ewentualnie w tym lesie, żeby do tego wina doszło, do tych miedzi. Tak mi się wydaje, że to by było dobre. Wy się uleczcie. Wy się ufortyfikujcie. I wy tutaj... Może ciężki rytwan, to nie... Wybudujcie tych robotników, bo robotnicy będą potrzebni, żeby jadeit, wziąć kamień, cukier, ryż, znaczy się, przepraszam, ryż budowniczowy. Na pewno. I wy wykończcie ten obóz. I świetnie. Tak mi się wydaje, że w tym miejscu byłby... O, jeszcze tutaj byłaby rzeka, młyn wodny będzie można wybudować, miedź, dodatkowy niby zasób, ale zawsze fajnie mieć. Zasób luksusowy, jakim jest wino, też się przyda. Tutaj będą owce. Jeden minus taki, że będziemy mieli w tą stronę mniejsze granice, ponieważ weźmie nam Hiszpania, ale dzięki temu też oddzielimy tą Hiszpanię jednak od nas. Tutaj bardziej, że oni się tutaj nie będą mogli rozrosnąć, tylko my i tą Prysławę też będziemy mieli przekonywać ludzi do siebie, żeby oni nas lubili. Dokładnie. Dobrze, teraz jest irygacja. I nowe badania będą. Dodajmy sobie obróbkę brązu tym razem. I teraz musimy trochę poczekać. Sprawdzam sobie właśnie, czy da się dokonać zakupu za wiarę. O właśnie, nie mogę nic kupić za wiarę. Okej, dobra. Zbudowaliśmy teraz ten młyn. O! Niech będzie jasne, za zdradę zapłacicie krwią. Jeśli jednak oszy się przeciął, będziemy żyć w pokoju. A nie wiem, kto to jest w sumie. To jest... Pokrywka? Nie wiem, co to jest. Imperium Scytyjskie. Okej. Okay. Osadnic 8 tur zajmie, także jak najbardziej. I za 9 tur wynajdziemy i za darmo zmienimy. Także świetnie. Świetnie, świetnie, świetnie się składa. Za 5 tur będą tutaj budowniczowe, którzy nam wezmą kamień, jadeit oraz ryż. Tutaj też będą konie, może do tego kamienia, do tego jadeitu może się rozrośnie też to miasto. Teraz nam zależy najbardziej na tych czterech polach, żeby mieć tą, żeby po prostu tutaj to, ten cud świata mieć cały u siebie, żeby tutaj zaczęli ludzie pracować, żeby po prostu tą kulturę dużo tutaj, żeby to miasto kulturowo było bardzo dużo zdobywało nam punktów. Obróbka brązu. I teraz weźmy może murarstwo, żeby można było zrobić mury. Dzięki którym będziemy mogli oszczędzać naszych przeciwników. Nie będzie to miasto już takie bezbronne. Dobrze, za 3 tury już będą ci osadnicy, których przypomnę, że tutaj ustawimy. Wy możecie się ustawić tutaj i czuwać. Wy ustawicie się gdzieś tutaj od strony Barcelony i też czuwać. Chyba ci osadnicy tutaj nie ma żadnego niebezpieczeństwa, żeby się tutaj przedostać. Kurczę, na tej pustyni są fajne.
jeśli chodzi o zasoby luksusowe, bo ma tu srebro, pszenicę, kamień, dużo jest takich fajnych rzeczy, ale niestety... O, jeszcze tutaj jest obóz barbarzyńców. Konie, ale no, pustynia nic nie daje. Także no, jest troszkę bez sensu. Okej. Okay. Czyli Gandhi nas troszkę bardziej lubi. Wy się ustawcie na tym polu, ja tej tu i sportyfikujcie. A wy produkujcie może... Młyn wodny. Tak mi się wydaje, że to będzie dobry pomysł. A wy tak. Pójdziecie na kamień i zbudujecie tutaj kopalnię. Potem jadejt, potem... Nie, potem ryż, potem jadejt, bo nie wiem, czy ktoś pracuje tam na tym jadejcie. Wy pójdziecie tutaj nad rzekę i będziecie się bronić tam, fortyfikujcie. Pracuje jakieś na tym jadejcie? Właśnie nie pracuje na tym jadejcie nikt, także jego ostatniego ulepszymy. A wy tutaj zaczniecie budować wiszące ogrody, tak mi się wydaje, które powstaną tutaj. A wy jako osadnicy powstaniecie tutaj. I wy tam się przemieszczajcie już. Tutaj idzie kopalnia, kamieniołom, który da nam plus 1 do produkcji. A tak, murarstwo, czyli tutaj sugeruje nam, żeby zrobić mury, wybudować. I teraz kolejną technologią, jaką sobie wynajdziemy. A widzimy, że Filip jest. Jest, no tutaj Filip jest tutaj, no to on troszkę do przodu jest. Z badaniami. My może... Weźmy obróbkę żelaza. Tak, dzielnicę żelaza spróbujmy wynaleźć. Moja propozycja, otwarta granica, a ty dajesz tu, na tu, złotą naturę. Możemy w sumie przyjąć, czym będziemy mieli więcej złota, oni będą mieli tylko otwarte granice. Teraz, a co byście mogli wybudować tutaj? Możemy się w sumie prze... albo nie, chodźmy od razu na to. Jadę i tu pole. Ponieważ mogliśmy tutaj za jednym zamachem przejść. Wszyscy jakoś dążą tam do swoich celów. Epoka klasyczna. Dobrze. Teraz zmieniamy doktrynę. Dajemy 15% do produkcji cudów z epoki starożytności klasycznej, żeby jak najszybciej wybudować te wiszące ogrody. Teraz to już jest 18 tur, a było około 20. Weźmiemy tradycję wojskową szybciutko. Tutaj wy coś możecie wybudować. Sprawdzimy to. Wiem, że mogę ten obraz niby tracić, ale chciałbym zobaczyć, bo może na przykład wybudować tutaj coś i... To przyjmijmy tą propozycję. Więcej złota zawsze jest dobrym pomysłem. Nie, wy tutaj nie możecie nic wybudować niestety. No to tutaj damy kopalnię i da nam ona wiarę i produkcję, także już to pole jest bardziej opłacalne. Nie wiem, czy ktoś tutaj już pracuje, oczywiście, że pracuje, także to jest świetnie. I wy będziecie się już przemieszczać tutaj. Ja już też patrzę, że już zbliżamy się prawie do 20 minut, ale wydaje mi się, że jeszcze chwilkę można pograć. Wy pójdziecie tutaj. Wy tutaj się fortyfikujecie nad rzeką, a osadnicy już dochodzą do miejsca, w którym mamy się osiedlić. Twoja delegacja jest bardzo miło widziana. Niech nas tutaj... Miejmy jakiegoś przyjaciela, Imperium Indyjskie, Gandhi. Co myśmy tutaj dostali nowego? Produkcji ciężkiej, lekkiej kawalerii i punkt wielkiego generała, to na razie nic nie zmienimy. A ideę weźmiemy... O, filozofia polityczna. To się przyda, bo będziemy mieli więcej miejsc na właśnie te
idee nowe. Wy przejdziecie na miejsce tutaj. O, Presława, jeśli dobrze widzę, to robi do nas trakt handlowy. To też jest bardzo dobrą informacją. I Bagdad już jest ładnie rozbudowany. I kupiec zaraz dojdzie do Bagdadu, a my tutaj chcemy założyć miasto, które osadnika będzie miało na tym polu. Dobrze. I jako pierwsze wybudujemy tutaj chyba młyn wodny. Czy kupimy młyn wodny? Ile kosztuje? 320, 500. Tak, to młyn wodny kupimy, ponieważ to będzie dość mocny boost do wszystkiego w tym mieście. I teraz zbudujemy spichlerz. Wydaje mi się, że będzie to dobrym rozwiązaniem. I teraz nasi zbadawcy zostali zaatakowani, ale nic się za bardzo nie stało, bo ja zapomniałem, że ich tutaj ufortyfikowałem. To był mój błąd, zapomniałem o tym totalnie. No ale już lecą dalej z odkrywaniem. O, i czyżby ten kupiec teraz pojedzie do Kairu? Byłoby świetnie. Wiszące ogrody zostały już i ktoś nas wyprzedził, niestety, jak to powiedziałem. No trudno, ale możemy zrobić piramidy, spróbować na 18 tur. Wydaje mi się, że tak. I za 80 golda, bo będzie trzeba, nie mogę, no bo one już na pustyni. O, to będzie dobry pomysł, bo ta pustynia w sumie nic nam nie da, tutaj to pole. A tak to piramidy na nim powstaną, dadzą nam budowniczych. I ci budowniczowie będą mieli taką zdolność, każdy budowniczy kolejny, że będzie o jedną więcej jednostkę mógł sobie ulepszyć. Tutaj wybudujmy może co byśmy tu wybudowali? Dzielnicę świątynną. Wiary za każde sąsiadujące pole z cudem natury. Czyli może tutaj byśmy wykupili i tu by było plus 4 do wiary. Wydaje mi się, że tak będzie dobrym rozwiązaniem. Plus 4 do wiary zawsze. Znowu mnie potępia. Może mu tym razem oddamy. Twój poziom produkcji jest zbyt niski. Możemy go potępić. Nie możemy, bo mamy mało produkcji, czegoś takiego. No dobrze. Powoli się rozwijamy. Dajmy jazdę konną teraz. I odkryliśmy Candy. O, i o to chodzi. Ustrój odlokowany. I teraz sobie wybieramy, co byśmy tutaj chcieli. Premii do produkcji cudów. Doświadczenia dla jednostek bojowych. Premii do punktów wielkich. Wydaje mi się, że ten ustrój premia do produkcji cudów będzie dobry, bardzo dobry. Da nam tutaj jedno miejsce do doktryn wojskowych i będziemy mogli jedną dać, jaką chcemy. Także ja bym dał, żeby był mniejszy koszt, więcej pieniędzy będziemy mieli. I może dajmy produkcję we wszystkich miastach, ponieważ mamy 3 miasta, to będą 3 punkty produkcji, to nam da, to jest dość sporo. I kolejną ideę dajmy dramat i poezję. I dobrze, ja sobie odkryliśmy obóz.
wydaje mi się, że w tym miejscu będę mógł zakończyć odcinek, ponieważ trwa już 26 minut prawie. Chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że oglądaliście. Chciałbym Was zaprosić do zostawienia łapki w górę, ponieważ w pierwszym odcinku było super, 10 łapek to bardzo dużo jak w jeden dzień. Chciałem Wam z tego bardzo podziękować i zaprosić Was do następnych odcinków, które będą już niebawem. Cześć!